jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie. W dniu 20 sierpnia 2021 roku. A witam Was Słowem Bożym, Słowem z drugiej Księgi Kronik, z rozdziału 25, wiersza 8 oraz z listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 8, z wiersza 34. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieść do upadku. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej i zmartwychwstał? Który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Wytrwałość. To jedna z cech, które powinny charakteryzować chrześcijan, nawet wówczas, gdy wydaje się, że odniesienie zwycięstwa w sposób zgodny z zasadami danymi nam przez Boga wydaje się niemożliwe. Słowa z drugiej Księgi Kronik, które przed chwilą usłyszeliśmy, skierował do Amasjasza, króla Judy, pewien mąż Boży, aby król odprawił wojsko izraelskie, które miało walczyć u jego boku, gdyż Bóg nie był wówczas z Izraelem. Ów mąż Boży wezwał króla do wytrwałości w walce z Edomitami, gdyż Bóg stał po stronie Amasjasza. W zaufaniu Bogu jest siła do zwycięstwa, gdyż On nam błogosławi. I o tym wydają się jeszcze bardziej przypominać słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału, które też usłyszeliśmy. Słowa te niejednokrotnie możemy usłyszeć w czasie pogrzebów, gdyż wtedy w momencie rozstań i pożegnań przeżywamy kryzysy, które mogą budzić w naszych sercach wątpliwości. W chwilach pożegnań często też pytamy o to, co znajduje się za horyzontem życia. Wpatrzeni w perspektywę horyzontu, być może stawiamy sobie pytania, co jest? Co jest za tą linią łączącą niebo z ziemią? Jeśli nie mamy możliwości odbycia podróży poza horyzont, pozostajemy w niepewności. Chociaż w dzisiejszych czasach możemy tam zajrzeć dzięki internetowi. Niemniej nasze zmysłowe poznanie świata tam właśnie się kończy. Oczy i inne nasze zmysły nie sięgają poza obserwowany horyzont. Za horyzont naszego życia, tak, że nie jesteśmy w stanie sięgnąć naszymi zmysłami, ale możemy sięgnąć tam wiarą. Wiarą, która karmiona Bożym Słowem pozwala nam widzieć perspektywę nieba, o której Boży Syn mówi. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Mówi ponadto do swoich uczniów. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Jezus mówi także, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Słowa z 8 rozdziału listu do Rzymian przypominają nam o tym, że wytrwanie przy Chrystusie jest gwarantem zwycięstwa.
Pomimo, że jesteśmy słabi i bezradni wobec grzechu i czyhających na nas pokus, to Jezus Chrystus wstawia się za nami. To On uwalnia nas z mocy grzechu i czyni niebo otwartym dla każdego z nas. Z nas, którzy trwamy w Nim. Chrystus Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Wytrwajmy, bądźmy Chrystusowi. Amen.